Humor zeszytów szkolnych. Jan Kochanowski, fraszki. Kochanowski pisał wiele fraszek, pieśni, sielanek. Był również autorem pięknego wiersza o lipie. Kochanowski był mocno przywiązany do swojej lipy. Kochanowski zaprasza gości we fraszce na lipę pod swoje rozłożyste konary. Ulubionym miejscem pisania Kochanowskiego była lipa. Kochanowski wolał pisać pod lipą, bo w domu miał sporo dzieci, które mu za dużo dyktowały. Kochanowski siedział pod lipą i nie wychodząc miał 5 dzieci.